Skieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie. Pan Maciej Kałwak, Alpin Sport Zakopane, razem z nami. Dzień dobry, witam na jubileuszu. Gratuluję, bo to również te lata dobre i oby jeszcze lepsze GoPro czy służb ratunkowych, to także pańska zasługa i pańska współpraca. Gdybym zapytał o różne meandry funkcjonowania tych służb, to obawiam się, że miałby pan dużo do powiedzenia, prawda? Zgadza się. Współpracuję z GoPro-em i Stopr-em już 32 lata. Myślę, że jestem najstarszym tutaj sponsorem w gronie wszystkich, którzy się tu pojawili. Oczywiście w konfiguracji różnych firm, ponieważ jako prezes firmy Alpinus wprowadziliśmy pierwsze ubrania dla GoPro i Topru. Od nas się zaczęła ta unifikacja ubioru grup GoPro. Kontynuowaliśmy nasze kontrakty razem z drugą moją firmą High Mountain. A obecnie jako Alpin Sport wspieramy GoPro w różnego rodzaju sprzęt i przy różnych okazjach. Nie tylko sprzęt mundurowy i sprzęt ratowniczy, jak również nagrody przy różnego rodzaju zawodach, jak ostatnio zawody ratownictwa górskiego w Karłowie. A jest to specyficzna branża i przeciętny turysta, czy ten, który korzysta z pomocy ratowników, albo też często politycy, nie mają pojęcia, jak dużą wiedzę, jak dużą pracę trzeba wykonać wokół tego. I jeśli chodzi o wyposażenie ratowników, o czym pan wspominał, tutaj też trzeba mieć naprawdę wysoką wiedzę. Trzeba mieć wiedzę, ale trzeba wypracować kompromis pomiędzy możliwościami, jakie dają nam najnowsze produkty, a możliwościami zakupu i wspomożenia grup. Na czym ten kompromis ma polegać? Nie zawsze to, co jest najwyższej nowości i technologii, przyda się w służbach ratowniczych, ponieważ te wszystkie produkty są produkowane na przykład dla szybkiego chodzenia po górach, ale to do końca nie jest trwałe, więc tu trzeba wypracować kompromis trwałości tych produktów w stosunku do ich najnowszych zdolności technologicznych pod względem czy to wagi, czy odporności na wodoodporności, wiatroszczelności i tym podobne. Doskonale pan wie, jak są wyposażeni ratownicy na świecie, w Europie. Porównujecie, jak to wygląda tam i u nas? Nie ma żadnych różnic. Nasze grupy ratownictwa górskiego są wyposażone w najlepszy sprzęt, jaki jest dostępny na rynku. Między innymi dlatego, że mają takich przyjaciół jak pan i pańska firma. Mam nadzieję, że przekłada się to na to. Czy kiedy się spotykacie z okazji takich jubileuszy jak ten dzisiejszy w Bielsku Białej, to rozmawiacie o tym, co jeszcze, co potrzeba, co można by zrobić? To pytanie zawsze jest zadawane. Co jeszcze trzeba, co jeszcze możemy zrobić, co wspólnie możemy zrobić. I są to konstruktywne i miłe rozmowy. Powiedzieliśmy, że długo jest pan z GoPro-em, Stopr-em. Mam nadzieję, że nadal pan będzie. Mam nadzieję, no trochę lat już mam, ale póki będę chodził, to na pewno. Maciej Kałwak, Alpin Sport Zakopane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie.